Witam was wszystkich serdecznie, po, pozdrowienia z Oświęcimia, chociaż właściwie bliżej mamy tutaj, ale, ale tam uczestniczymy w nabożeństwach, tam w sumie no już wiele lat jesteśmy, ale jak zawsze tu jestem, to właściwie, no jeszcze mam jeden taki zbór, gdzie się też czuję jak w domu, to Czechowice, oświęci i Tychy, to są takie i tak tak czasami z moją żoną tak krążymy po zborach, usługuję. No czy nie tak często, bo ostatnio chyba z dwa lata temu tutaj usługiwałem, tak mi się wydaje. Ale, ale naprawdę no to są zbory, które leżą nam na sercu. I, i chcę przed tym, co chcę powiedzieć, e, powiedzieć coś takiego, co mnie dotknęło dzisiaj. <laughs> Myślę, że to nie jest zabawne, ale, ale zobaczycie, na początku może będzie się wydawać zabawne, ale, ale potem jest takie coś, co, co mnie naprawdę rzeczywiście dotknęło. Moja znajoma poszła do kościoła, ale to nie był kościół protestancki, z takim małym dzieciątkiem dwuletnim i to dziecko cały czas, znaczy co, co parę minut. Mówi, ale gdzie ten Pan poszedł? Gdzie on się schował, ten Pan, który tutaj był? Ale bądź cicho, bądź cicho, bo to wiadomo, jak w Kościele, takim trzeba być cicho. No i znowu, ale gdzie on jest? On przecież tutaj był, nie? No gdzie on, gdzie on poszedł? No i znowu cisza. I znowu za parę minut. I tak kilka razy. I właściwie ta matka no była już taka sfrustrowana, ale o co ci chodzi? No ale on tu był, on tu był, nie ma go. Prawdopodobnie Kościół kupił taki krzyż. Goły tak jak tutaj jest. Jego tutaj nie ma. I to mnie, do, to mnie tak szczególnie dotknęło. Niedługo mamy święta, że dzieci mają mądrzejsze pytania niż my dorośli. Bo my patrzymy na ten krzyż i nam się wydaje, że to jest takie normalne, że go tutaj nie ma, tak? Że takie powszechne, że. A dziecko się pyta, gdzie on poszedł. A my wiemy, gdzie poszedł do ojca. I możemy być za to wdzięczni. A jak się nas dziecko spyta, kiedyś właśnie, tak, takie małe, to możemy powiedzieć, gdzie, że poszedł do ojca, i jego tutaj nie ma. Dlatego go tutaj nie ma. I ja bardzo się cieszę, że, wiecie, byłem kiedyś w Brazylii. I tam się troszkę nieswojo, nie znaczy tam było bardzo fajnie w kościele, ale tak trochę się nie nieswojo czułem, bo nie, tam nie było krzyży, nie było krzyży, tylko była taka rybka. W żadnym kościele e, chrześcijańskim nie było krzyży, troszkę się czułem nieswojo, ale jak widzę krzyż, to wiem, że, że to jest to, to miejsce, ten symbol, który mi coś pokazuje, że Pana, Pana Jezusa nie ma na krzyżu, że on zmartwychwstał, wcześniej umarł, zmartwychwstał i jest teraz w niebie. I jest też poprzez swojego ducha. Ale otwórzmy sobie na, po, na, na początek Drugą Księgę Królewską, 20 rozdział od pierwszego wersetu. To będzie taka bardzo znana historia, ale pewne rzeczy mnie też dotknęły w ostatnim czasie z tej historii. Druga Księga Królewska, 20 rozdział od pierwszego wersetu. To będzie historia. Hiskiasza, znamy, większość zna Hiskiasza w sensie nie osobiście, ale z Biblii, z kart Biblii od pierwszego wersetu. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się tymi słowy, do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wierniej, i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. A następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi księciu moj, mojego ludu tak mówi Pan Bóg Dawida Twojego praojca słyszałem Twoją modlitwę widziałem Twoje łzy o, otóż uleczę Cię trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana Dodał, dodam też do Twojego życia piętnaście lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy, ręka, z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida mego sługę. Na razie tyle z tego, z tego fragmentu Słowa Bożego. Pierwszym werset jest chciałbym zwrócić na niego uwagę. To co Izajasz powiedział do Hiskiasza tak mówi Pan uporządkuj swój dom. I tutaj dalej gdyż umrzesz a nie będziesz żył. Ale chcę zaakcentować to słowo uporządkuj swój dom dzisiaj. Co to, co to może oznaczać, jak Bóg przemówił tym słowem do mnie? Do Hiskiasza, jak Bóg przemówił tym słowem, to on zaczął się modlić, zaczął płakać, prosić, wybuchać wielkim płaczem. Tutaj trzeci werset. Był bardzo tym dotknięty. I Bóg zmienił swoje plany co do życia Hiskiasza. Jak czytamy w, szesna... w szóstym wersecie, dodał Mu 15 lat. Można pomyśleć, mało, dużo dodał mu tego życia, 15 lat wydaje mi się, że to jest dużo. Hiskiasz dalej w kolejnych fragmentach czytamy, że Hiskiasz i to nawet trochę jest napisane w księdze Izajasza też, bo tam też jest opisana ta historia, że Hiskiasz został uleczony, ale wcześniej, przez Boga, ale wcześniej żąda dowodu, ten cień na, na tym jakby tak zwanym zegarze cofa się o 10 stopni, Bóg uzdrawia Hiskiasza, też księdze Izajasza, szczególnie to jest zaakcentowane, że że dowiadując się o tym, że Hiskiarz wyzdrowiał, odwiedził go król babiloński. No i wtedy Hiskiarz pokazał te wszystkie skarby, które posiadał. I następnie Izajasz wygłasza proroctwo, że wszystkie te skarby zostaną zabrane do Babilonu. Siedemnasty werset, może dalej przeczytajmy teraz, po takiej przerwie troszkę. Oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie zostanie, mówi Pan. A z Twoich wnuków, którzy do, od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych, wybiorę, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe zaś sprawy Hiskiasza i całą jego potęgę, i to, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i że doprowadzi wodę do miasta, zapisane jest w księdze dziejów królów ludzkich. i spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manases jego syn. I chciałbym nam takie zadać pytanie, na które postaram się odpowiedzieć. Co to jest ten dom, w którym tutaj jest mowa w pierwszym wersecie, też w siedemnastym wersecie trochę też o tym domu pisze. Co, o co tutaj chodziło? Czy to jest dom taki murowany, czy drewniany, czy jakiś inny dom tutaj wchodzi w rachubę. I ja patrząc na tak przekrojowo na, na, na Biblię, widzę i chcę też pokazać wam w innych wersetach, że tutaj chodziło o, że dom jest ujęty jako rodzina, jako to, te miejsce, to otoczenie... Na, na który Hiskiarz miał wpływ. Ja trochę dużo będę dzisiaj mówił do braci. Trochę was jest, ale myślę, że do sióstr też to przemówi. Ale Hiskiarz był taką osobą, która w jakiś sposób miała wpływ na ten dom rodzinny. I kilka wersetów właśnie chcę pokazać i zaraz skupię się na tym domu, ale przedtem jeszcze powiem o co chodzi w tym pierwszym wersecie według mnie, o co chodzi w tym, że Hiskiasz miał uporządkować ten dom. On nie miał zrobić porządku, My, nie wiem, czy lubimy robić porządki, przestawiać meble, e, odkurzać, niektórzy to lubi, lubią, ja też w sumie lubię, tak, ale to nie chodziło o taki porządek, nie? żeby on, e, wiecie, jak zawsze goście przychodzą, mieliśmy wczoraj grupę domową, no to była okazja, żeby posprzątać dom, ale to na pewno nie chodzi o takie uporządkowanie domu, coś więcej Bogu chodziło. I możemy podobne słowo w Nowym Testamencie też znaleźć. W Tytusa 1.5 to jest tutaj Paweł mówi pewne słowa do Tytusa, Tytus 1.5. Może nie będę czytał kontekstu, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma potrzeby tego kontekstu czytać. Do Tytusa te słowa Pawła. Pozostawiłem Ci na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I to jest takie ciekawe słowo. Ja ciężko mi będzie, bo ja z Greki nie jestem taki dobry. W ogóle jestem bardzo słaby z Greki. Nawet nie umiem tych słów wypowiadać, ale to było słowo epidiotrose, co znaczyło to, to ta uporządkowanie, znaczyło naprawić, wyprostować, ustawić w pewnej kolejności, czyli ustalić też pewne priorytety, i to tak naprawdę miał zrobić Tytus i Hiskiasz, czyli ustalić pewne priorytety, pewne, co jest dla mnie ważne. Bóg mu dał ten czas. Potem będziemy jeszcze o tym mówić. Często my, mężczyźni, ale myślę, że to każdemu się zdarza. Ale szczególnie wydaje mi się, że mężczyznom mamy takie podejście, jakoś to będzie. A może, no jak stoi, to jeszcze się nie zawaliło, to znaczy, że jeszcze jest wszystko w porządku, a no wygląda w miarę dobrze, tak? No to, no a tutaj pewne osoby mówią, ale zrób coś z tym, ale zrób coś. Nie, może to później przemyślę albo później coś zrobię i mamy taką tendencję, jako ludzie, może zwłaszcza mężczyźni, że, że takie, tak te różne problemy, różne sytuacje chcemy odsunąć w czasie. Tak? Bo może to jakoś tam się, nawet takie przysłowie, może jakoś to po kościach się rozejdzie. Tak? Ale to się nie rozeszło po kościach Hiskiasza. To się nie stało tak, że. Że, że coś naturalnie się wyprostowało. Nie stało się tak. Bóg mu dał ten czas, uzdrowił go, a popatrzmy, co się dało, działo właśnie w życiu Hiskiasza dalej. Bóg mu dał te 15 lat dodatkowo i miał uporządkować to życie, ale tego nie zrobił. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że czytamy dalej. Królewskiej, Księdze Królewskiej 21 i 2. Możemy sobie to przeczytać. Druga Księga Królewska 21, 1, 2, czyli pierwszy i drugi werset tego 21 rozdziału. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował. 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hef-Shibach. Uczynił zaś co złe w oczach pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które pan wypędził przed synami izraelskimi. I potem trzeci werset, może jeszcze. Z powrotem pobudował świątynki na Wyżynach, które zburzył Hiskiasz i jego ojciec. Wznosił też balowi ołtarze i sporządził aszery jak to czynił Ahab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. I to mi mówi, że Hiskiarz, który na pewno, no bo matematyka jest prosta, jeżeli on żył 15 lat, a Manases objął, Tron w wieku 12 lat, to ten syn się mu urodził w jakim wieku? Jak, jak po trzech latach. Po trzech latach od uzdrowienia. Po trzech latach od uzdrowienia Iskiasza narodził mu się ten syn. I miał jeszcze te, te, te lata na to, żeby mieć wpływ na niego. I my, i Bóg nam dał też dzieci po to, żebyśmy mieli wpływ na, na nie żebyśmy mogli mieć ten dom uporządkowany. I Hiskiasz, to jest ciekawe, bo z pozoru wygląda, że jest wszystko ok. Ja nie, nie mam jakby, nie chcę jakby pokazywać Hiskiasza jako takiego złego króla, który był królem grzesznym, który był królem, który jakieś straszne rzeczy robił, bo to Bóg osądzi, Wydaje mi się, że był królem dobrym, ale pewne błędy wykonywał. On zaprosił tego króla babilońskiego, pokazał mu bogactwo, które pewno uwa uważał tak w swoim sercu, że to on wypracował, tak? Jemu się udało zapracować, jemu udało się być taki mądry, że, że te bogactwo tam w tym domu było. I on opierał się zamiast na Bogu. To oparł się w tym y, na bogactwie, dlatego że pokazywał wszystko, każdą rzecz, i Bóg widział jego serce w tym. I jeżeli my y, mamy takie priorytety w życiu, że dla nas najważniejsza jest praca, najważniejsze są pieniądze. I ja, wie, ja, ja wiem, że jest ciężko teraz. I, I jeśli chodzi o pracę, o różne takie rzeczy, ale jeżeli my mamy złe priorytety w naszym życiu, to wtedy rodzą się takie manasesy. I one, w cudzysłowie, ma tak, i one zaczynają żyć złym życiem. Pierwszy Koryntian 14:33, chciałem jakby tym wersetem pokazać, że porządek jest wpisany w naturę Bożą. To jest, z jednej strony, Bóg działa przez Ducha Świętego i Duch Święty wieje, jak chce. ostatnio był wiatr taki dość mocny w piasku i ja, i, i ja mówię, no moje żony, czemu ten wiatr wieje? Przecież nie było tego w prognozach pogody. I, ale wiatr wieje, gdzie chce. Ale naturą Boga jest porządek. E, czytamy o tym w 30... Trzecim wersecie. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg jest Bogiem porządku. I jeżeli coś się dzieje nieszablonowego, to nie znaczy, jeżeli Bóg zaczyna działać w świecie, to nie znaczy, że Ziemia nagle wyskakuje ze swojej orbity, tak? Nie. Bóg stworzył wszechświat w konkretnym. Porządku, w konkretnej strukturze, nas tworzył, to wszystko jest uporządkowane, ale potem działa tak jak chce. I nie wiem, czy tak, czy jak patrzycie na, na, na wszechświat, to, to widzicie tę naturę Boga jako takiego Boga, up, który uporządkował to wszystko. Tak jak patrzę na gwiazdy, że to wszystko się nie sypie na nas. Że, to, że, że my pędzimy jakąś tam zawrotną prędkością, jako kula ziemska, w wszechświecie, i to wszystko na, 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 na kilometry, na centymetry jest wy, wyliczone. Bóg jest niesamowitym fizykiem, matematykiem i wszystkim jednocześnie. I też niedawno, chyba to akurat wczoraj, dowiedziałem się od kolegi kiedyś, że że kiedyś Rosjanie, a czy to Związek Radziecki, no wpadł na genialny pomysł, że zdetonują bombę o, o takiej, o największej sile. To była siła chyba dziesięciokrotnie większa niż siła Hiroshima-Nagasaki, ta bomba. I to była tak zwana bomba w 61 roku. I ktoś obliczył, jeżeli by więcej takich bomb zdetonowali, to prawdopodobnie Ziemia by jednak lekko zboczyła z tej orbity. Ktoś wyliczył to na 20 tych bomb. To było zdetonowane w 1961 roku. I człowiek jest niemądry, tak? Człowiek popełnia wiele błędów, ale Bóg to wszystko trzyma swoim, w, swoim, w swoich rękach. Wracajmy do znaczenia domu w naszym życiu. Psalm. 127.1 do 5, to czytam. To jest ciekawy psalm, który, popatrzmy to z punktu widzenia domu rodzinnego. Od razu jakby czytajmy z taką myślą, bo jeżeli będziemy czytać o czymś innym, jakby inaczej to rozumieć, będzie nam ciężko ten psalm zrozumieć w ogóle, bo patrzcie, psalm 127, 1, 5. Pięść pielgrzymek Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się którzy, ci, którzy go... Budują, jeśli pan nieszczerze miasta, daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem pana, podarunkiem jest owoc złona czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. I takie z pozoru odbiegające fragmenty jeden od drugiego. Jeśli Pan domu nie zbuduje, nam się trochę kojarzy z takim budowaniem faktycznie takiego domu fizycznego, tak? Ale jeżeli Bóg, jakby wrzućmy sobie zamiast dom, rodzina, jeżeli Bóg nie, nie będzie fundamentem w moim rodzinie, w mojej rodzinie, na próżno się trudzę, na próżno wstaję rano, na próżno się kładę, na próżno się troszczę. Jeżeli Bóg tego domu nie zbuduje. No i patrzcie, i dalej trzeci werset jest mowa o dzieciach. Jest mowa o dzieciach, na które my mamy wpływ, które są naszym są nam darowane i i które Bóg, jakby, za, jakby powiedzieć to, zachęca nas do tego, poprzez te słowo, abyśmy mieli na nie wpływ, dlatego że e, kto właśnie błogomążowy, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w branie. I to jest... I to jest, to są osoby, być może to nie tylko o dzieci tutaj, y, chodzi w tym fragmencie o dzieci, ale może mamy przyjaciół, na który też mamy wpływ, y, tak, nie, nie wszyscy z nas tutaj mają dzieci, tak, albo inne osoby. I ja wierzę, że Bóg interesuje się domem, naszymi domami interesuje się, bo y, pamiętacie, jak y, był taki jeden bardzo pobożny Pan. <noise> Nazywał się Noe, i Bóg nie tylko jego uratował, ale cały jego dom. I to pisze dość jasno, że, to był, że uratowany był jego dom ze względu na niego. Bóg uratował też synów, też córki, tak w sensie żony. Tak samo uratował Lota. Przeskakujemy teraz do Nowego Testamentu. Zacheusz, gdzie Bóg chciał się spotkać z Zacheuszem, gdzie chciał z nim yy, przebywać, tak? Jezus powiedział do niego: Muszę się zatrzymać w Twoim domu. I to nie było tylko, to, to był symbol jednocześnie, tak, że, no ale tak naprawdę mógłby się spotkać, nie wiem gdzieś na dworze z nim, tak, ale to był symbol tego, że Pan Jezus chciał wejść. W życie Zacheusza. Chciał zobaczyć, tak naprawdę, chłopie, jak ty tym, w tym domu, jak to mówiąc, kolekwalnie, wyglądasz. Czy ty jesteś taki, taki, e, taki, nie wiem, pewny, taki święty, czy jesteś taki albo inny. Bóg chciał wejść do domu Zacheusza i Zacheusz sam pewne, pewne rzeczy postanowił, postanowił nie bogacić się kosztem, bo on był celnikiem, nie bogacić się kosztem innych ludzi, oddać wszystkie długi, to postanowił Zacheusz. Też ciekawy jeden przykład o, o domu jest przykład Jozuego, myślę, że to dobry fragment znalazłem, Jozułek księga Jozuego 24, 15. Hmm. Tak. Do, a jeśli się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy Bogom, którzy służyli Wasi ojcowie. Czy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w, którym, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój, służyć będziemy panu. I to mówi Jozue. Czy, czy to może się stać wyznaniem naszym, w nasze, naszego życia, ja i mój dom? I wiecie, chociaż nam się wydaje tak, ale te dzieci są takie, albo my sami jesteśmy tacy, owacy, Albo takie rzeczy się dzieją w moim domu, ale to jest pewna też decyzja, że ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Niezależnie od tego, co się będzie działo, wiecie, może nasze, nasze dzieci mogą być niewierzące, ale ta decyzja jest takim, takim krokiem wiary odnośnie ich życia, że możemy wierzyć, że Bóg będzie je błogosławił ze względu na nas. Ale to, co jest w tym naszym domu, to jest tam wiele, mówiłem o tym porządkowaniu. Ja sam to widzę, tak? Jest wiele takich rzeczy niepotrzebnych. Mówimy o tym śmieci. Tak? To nie są takie śmieci, że, że wystarczy je tak pozamiatać najlepiej pod dywan, ale to są takie rzeczy, które, mm, które mamy w domu. Może to są różne rzeczy, które, które Bóg, chce, Bóg chce. wejść tak jak do domu Zacheusza i taką rozświetlić takie, takie mocne światło nad tym. Bo my byśmy chcieli być najlepiej pobożni gdzie? W zboże. Albo gdzieś tam to, Boże tutaj będę naprawdę będę się modlił, będę Ciebie chwalił, tutaj mnie ludzie widzą, ale Bóg mówi dzisiaj, że bądź pobożny w domu swoim, tak? Jeżeli teraz zabowałbym żonę, i, i czy masz coś, albo dziecko, by moje się działo, i powiedział, czy masz coś przeciwko mnie? Ja, ja powiem wam, że się nie boję, tak powiedzieć. Dlatego, że ja się staram być przynajmniej, staram się być taki sam w domu, jak i w zbożu, jak i w pracy. I, e, I wtedy, wtedy Bóg może działać. Oczywiście nie jestem w tym zakresie idealny, ale pomyślmy nad tym. Czy co mamy w tym domu? Być może jakieś rzeczy, które nie wiem skradliśmy ze swojej pracy. Kiedyś tam za czasów komunizmu to było takie to nie było kradzież, tylko to tam pożyczałem sobie tak, albo od, od, sobie odbierałem pensję w ten sposób tak. albo jakieś nie wiem bożki, które e, nie wiem, nie będę tutaj wymyślał albo jakieś, nie muszą być to rzeczy też, mo mogą być jakieś nieprzyzwoite żarty, które non stop mówimy w tym domu, bo zachowimy, albo kogoś obmawiamy w, ty w tym naszym domu. I wiecie, jak wtedy, jak wtedy Pan Jezus może wejść jak do domu Zacheusza, jak teraz mówię, jak się tak rozgościsz i mówię, boże usiąść sobie, ale tam gdzieś na, gdzieś tam na moim podwórku, żeby ktoś się czasem nie zauważył, Albo żeby z czasem tych, tych, tych bożków, tam, żebym nie musiał oddawać, albo jakichś obrazów, bo mi się bardzo podobają. I wiecie, to są trudne decyzje. Trudne decyzje w naszym życiu. Ja pamiętam, jak byłem przed chrztem, może kiedyś to mówiłem tutaj, ale miałem wiele takich obrazów, takich figur i, i była taka była siostra. Karelowa, która właśnie robiła takie naloty na domu i, i myśmy to wszystko palili. I wiecie, yy, być może było w tym trochę takiego, to było trochę takie aż za bardzo, ale, ale mi naprawdę to pomogło, że to wszystko zostało z tego domu wymiecione i mogłem powiedzieć: Teraz Boże, że ten mój dom, moja, yy, moja, ten mój dom rodzinny, to moje otoczenie jest czyste, tak? nawet w sposób taki materialny. I jest tu takie wyzwanie też, które miał Hiskiarz też do nas, że jeżeli Jezus nie zdobędzie, nie zdobędzie naszych domów, tak, on, on jest, możemy powiedzieć, on jest w kościele, tak, ale jeżeli Jezus nie zdobędzie naszych chrześcijańskich domów, to nasz zapał może szybko ostygnąć. Bo może okazać się złomianym zapałem. I są takie, ja poczytam coś takiego, co, co znalazłem. Ewangelista Billy Graham skarżył się, skarżył się pewnej, przy pewnej okazji, że zdarzało się, że podczas ewangelizacji nawraca się 2000 osób, ale przyjeżdżający do tej miejscowości po roku nie może znaleźć ani 20 z nich. Dlaczego? Bo ich nawrócenie było słomianym ogniem, nie, nie dotarło do domu, dom nie został podporządkowany Chrystusowi i nic się w nim nie zmieniło. Życie codzienne pozostało życiem pogańskim. I to, to jest powód, kie, że kiedyś pamiętam, ja też się nawróciłem na takiej dużej ewangelizacji. Też być może, może nawet więcej niż, nie wiem, może nawet i dwa tysiące osób się nawróciło, może tysiąc, bo to było w spodku. Katowicach w 1986 roku, ale nie wiem, ile osób zostało poza mną. Może jeszcze ktoś, może jeszcze parę osób, ale to jest ten powód, że my chętnie mówimy, Boże, chcę iść za, za Tobą, ale, ale od mojego domu to tam się trzymaj daleko. I jeśli chodzi o pozyskanie naszych dzieci czy domowników do Chrystusa, to tak naprawdę, popatrzcie, gdzie my naj, tak naprawdę, my, my spędzamy czas w ten sposób, to jest dość proste, tak, ileś godzin, powiedzmy, 7-8 godzin śpimy, potem jesteśmy, ja na przykład jestem 10 godzin w pracy, moje dzieci są, powiedzmy, 8 godzin w szkole. Jeżeli jeszcze dom jest takim miejscem, gdzie gdzie my nie jesteśmy wzorem dla naszych dzieci, dla siebie nawzajem, to gdzie my tego Chrystusa mamy się uczyć? Gdzie my się go mamy nauczyć? Gdzie my mamy poznawać Boga, jeżeli nie w domu? Jeżeli w domu, jeżeli w domu tam nie ma Boga, tak? Jeżeli w domu my nie wielbimy Boga, nie jest ten dom miejscem, gdzie Pan Jezus chętnie przychodzi. I to się staje taką małą przeciwwagą, tak, bo jeżeli dzieci, powiedzmy, fajnie, bardzo fajnie, że są szkółki, do, szkółki w zborze, tak, ale to jest za mało. Jeżeli dzieci przychodzą do domów, w którym nie mówi się o Bogu, w którym rodzice nie są wzorem dla, dla dzieci, to to jest za mało. Za mało jest szkółka niedzielna, za mało jest yy, tego, aby te dzieci, bo Przyjęły Jezusa, żeby zaczęły żyć, one powiedzą: No, nie chcę powiedzieć dosadnie, ale ja chcę żyć tak samo jak oni. Ja chcę żyć, ja nie wiem, co oni mają tam w sobie, tak? Co oni mają takiego, takiego w sobie, że, że jak im spadnie młotek na, na palce, to nie krzyczą, nie przeklinają na siebie. No, zdarza się, tak? Każdemu się zdarza. Ale dzieci to widzą. Dzieci widzą. I wtedy mówią tak: Mogą powiedzieć w wieku, mogą się teraz, nie wiem, nawrócić, teraz zobaczyć, teraz przyjść do zboru, mogą za 10 lat, za 20, ale one, uwierzcie mi, że one widzą, jak nasze życie, jak moje życie jest szczere przed Bogiem, one to widzą. Myślicie, że one nie widzą, jak się modlicie? Myślicie, że one nie widzą, że jak się nie modlicie, one to widzą. Kiedy się modlicie? Kiedy się nie modlicie? Kiedy jesteście obrażeni na współmarzonków, kiedy wasze życie duchowe upada, one to wszystko, wszystko widzą. I mówią tak, po co ja mam iść za Jezusem, skoro ci ludzie żyją tak, a tak? I wiecie, to jest. Po co ja mam za Jezusem? Jeżeli dla nich najważniejsze, to są pieniądze, kariera, po co? I jeżeli nasz dom jest odnowiony, jeżeli nasz dom jest wypełniony, jeżeli my zapraszamy Jezusa do naszego domu, to nasze dzieci i domownicy będą żyć w tej atmosferze. I wiecie, wracając do Hiskiasza, wracając do Hiskiasza, on, on miał on miał ten czas, właściwie powiem Wam tak, gdyby ja się zastanawiałem tak wiele, jakby cały czas mnie ten temat hiskiasza zastanawiał, czy, czy hiskiasz, czy hiskiasz, gdyby zmarł, jak, jakby to się potoczyło w ogóle, to wszystko, tak? Czy on. Co, 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 co by się stało tak czy jakby, jakby było z Jego synem? Nie wiem tego. ale powiem tak, że my często e, mamy takie tendencje, że wykrzywiamy te ręce Panu Bogu tak że na siłę coś chcemy, Boże chce tak, albo tak albo tak, a Bóg wie co jest dla nas najlepsze. co, co e, czasami są to rzeczy, przykre, tak, tutaj dowiedział się Hiskia, że, że umrze, tak, nikt nie chce umierać, kto, nie wiem, czy ktoś jest z was na tej sali, kto by się, kto by, się, to by powiedział, a, super, tak, nie ma takich osób, tak, bo każdy chce żyć, ale wiecie, czasami jest tak, że Bóg, hmm, Bóg coś mówi, a my mamy swoje, swoje takie plany, swoje takie oczekiwania i i, cie, I ciekawy jestem, jakby się to potoczyło. Ciekawy jestem, ale widzimy tą historię, że, że Manases, mimo tego, potem dalej, tam w kolejnym rozdziale, to co widzimy z życia Manasesa, i on miał taką chwilę, kiedy jednak, mimo to wszystko, jakby nawrócił się do Boga. Nie wiem, na ile to było takie mocne w jego życiu, ale miał taką, taki moment, chociaż my tak bardzo negatywnie tego Manassesa postrzegamy, ale on widział też Hiskiasza, widział i dlatego on te pewne rzeczy mógł, mógł kopiować, mógł robić jakby w, w, tak jak robił to Hiskiasz. I tak na koniec nie chcę przedłużać, pomyślmy pomyślmy o tych rzeczach. Możemy pomyśleć teraz, ale lepiej, jak pomyślimy, w tym miejscu właściwym, czyli w domu. Bo tam się, tam się, tam się pełne chrześcijaństwo dopiero dzieje. Tam jest miejsce, kiedy my możemy usiąść i pomyśleć o, ty, o tych sprawach. A tutaj przychodzimy do zboru, żeby świętować, żeby cieszyć się nawzajem społecznością. Nawzajem z, z nami, żeby się czegoś nauczyć, a w domu żyjemy. W domu żyjemy. I w tym domu, jak będziemy, pomyść, co, co dla ciebie jest priorytetem. Czy twój dom jest uporządkowany? Co by się stało, jak ktoś podejdzie do twojego współmarzonka, dziecka i spyta się o twoje życie. Ktoś podejdzie do, do Twojego dziecka i, powiedzie, i spyta, A jak on się zachowuje w domu? Ja znam kiedyś, tam lata temu, znam takie małżeństwo, które wydawało mi się, że takie wzorcowe jest, takie wzorcowe chrześcijaństwo prezentują, ale nie wiedziałem, co się dzieje w ich domu. Nie wiedziałem. I po latach się dowiedzieliśmy i to był dla nas szok co tam się działo w tym domu? Odeszli potem od Boga, od zboru, najpierw od zboru, potem od Boga. Ale myśmy nie wiedzieli z pozoru, idealne małżeństwo, idealne dzieci, bardzo grzeczne, uprzejme nawet, tak? Ale właśnie to była taka warstwa, wierzchnia. Druga rzecz. Twój dom jest czy twój dom jest podporządkowany Chrystusowi? co masz w swoim domu lub co robisz w swoim domu, co oddziela cię od Chrystusa? Co robisz w swoim domu, co oddziela cię od Boga? Co jest coś, co, jakie to są rzeczy? Albo może jest wszystko ok, tak? Albo są tylko jakieś małe rzeczy, które należy uporządkować, jak, jak to Bóg, czy Izajasz poprzez, znaczy Bóg poprzez Izajasza powiedział His, Hiskiaszowi, czyli ustawić te priorytety, Uporządkować to, tak? Co jest ważne, co jest mniej ważne. Może jest tak dużo, nie wiem, tak dużo masz pracy, albo tak, tak dużo służby, że już nie wiesz, co robisz, i nie masz czasu dla dzieci. Albo dla żony. Ja też tak kiedyś, bo ja żona to potwierdzi, tak? ja już miałem tego tak dużo, że żona do mnie przychodziła i mówiła, Piotrek, musisz coś zostawić. Musisz to zostawić, bo nie masz czasu dla dzieci i powiedziała jeszcze coś takiego, co mnie dotknęło i mądre żony mówcie tak swoim nie powiem głupim mężom, ale też mądrym. Mówcie tak, ale ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby żeby odpowiadać za ten czas modlitwy. Jeżeli są dzieci małe, zwłaszcza jak są małe, one tego potrzebują. Ty za to odpowiadasz. Jako mężczyzna za to odpowiadasz, że, że musisz o tym pamiętać, żeby ten czas zagospodarować na modlitwę. Na... Myśmy też bardzo zaniedbali to w naszym życiu, swego czasu, i potem to się odbiło. Odbiło się w naszym życiu, w życiu naszych dzieci, ale potem wróciliśmy do tego. Ale moja żona powiedziała mi, musisz się na to wziąć. A ja mówię, nie, nie mam czasu, mam dużo pracy albo nie potrafię. No to ty może to zrób, bo taka jesteś tu fajna. Nie, to my, my mężczyźni powinniśmy, a kobiety właśnie powinny nam zwracać uwagi, uwagę na to. I co masz w swoim domu lub co robisz w swoim domu, co dzielacie od Chrystusa? Zdiagnozuj to, zobacz to, czy właściwie wykorzystujemy czas. 15 lat, wydawałoby się, że tak długo, ale nie wykorzystał Hiskia właściwie tego czasu, kiedy Bóg mu dał przedłużenie tego życia. Albo co jest Twoim skarbem? Zadaj sobie te pytanie, co jest Twoim skarbem? Ja nie chcę na to odpowiadać, bo często, często są rzeczy też w moim życiu, co mnie, co mnie bardziej angażuje niż modlitwa ale muszę sobie zadać za każdym razem, co jest tym skarbem. Czy skarbem jest obecność Boga, modlitwa, czy skarbem jest, nie wiem, żeby, e, żeby na przykład, nie wiem, moje wyjazdy na wczasy, że muszę odpocząć, albo nie wiem, że muszę dużo zarobić, żeby mieć e, zaopierczenie za dla rodziny, bo idzie wojna, to, to muszę mieć dużo pieniędzy, jeszcze najlepiej w gotówce, tak? Czy to jest moim skarbem, żeby... I tu jest odpowiedź, tak? Na no to, jeżeli to jest twoim skarbem, to źle. Moim skarbem powinien być i twoim obecność Pana Jezusa w naszym domu. I to powinno być skarbem, żeby, żeby to utrzymać, żeby, żeby w tej atmosferze te nasze pokolenie, ale też nie tylko nasze pokolenie, tak? Ale ci, którzy... Yy, przebywają w naszym domu, żeby mogli z tego czerpać. I z tym to się tym chciałem podzielić. I, i niech Was Bóg błogosławi. Amen.